Koniec Polski, dla niektórych jej początek, no, z geograficznego punktu widzenia to jest od północy, jeśli się patrzy, więc to jest początek. Właśnie patrzymy na Cypel. Cypel, przy którym graniczy Zatoka Pucka i Morze Bałtyckie. Fale na razie spokojne, rozbijają się o brzeg. No oczywiście z każdym takim rozbiciem zabierają sobie fragmencik tego, na czym stoję, czyli fragmencik gruntu. No i tak sobie zabiera i podmywa. Spójrzcie proszę na różnicę poziomu. Tutaj podmyło, tu jeszcze nie podmyło. W oddali widzimy okręcik. Okręcik płynie tam, gdzie jeszcze 70 lat temu był kurwa grunt. Otóż, co mnie wkurza w Helu? W Helu wkurza mnie to, że miasto bezczynnie patrzy na to, co robi morze i zatoka. A morze i zatoka systematycznie podpułkuje półwysep. Kontaktowałem się kiedyś z urzędem miasta w Helu, no, niby przez Facebooka, no, ale jednak ktoś odpowiedział w tej sprawie. No oczywiście urzędnicy helscy powiedzieli, że kwestia podmywania kurwa gruntu, na którym stoją, to kompetencja Urzędu Morskiego w Gdyni. No zajebiście. Miasto im się rozpływa, ale chuj, to nie ich kompetencja. Zajebiście. Pokażę wam. Tutaj to jeszcze tak nie widać. No widać to, czego nie widać, czyli o, ci ludzie siedzą 30... Nie pamiętam ile. No kupę. Miejsca tam, w głębi lądu, tam dawniej był ląd. Chyba 50 metrów albo i dalej. Na mapach, na zdjęciach satelitarnych widać dobrze jeszcze prześwitujący taki grunt. No to jest to, co kiedyś było Halema, już nim nie jest. Pokażę wam, co się dzieje od strony Zatoki Puckiej. No kurwa, bez jaj. Tutaj rok temu było 30 metrów, nawet 40 metrów fajnej plaży. Super, nie róbcie nic dalej. Ten pomost wam też zmyje, zajebiście. Zajebiście, Urząd Morski w Gdyni i gmina Hel, zajebiście. Zanim dojdziemy do Zatoki Puckiej, do której już wkraczamy, spójrzcie, to jest pozostałość wysadzonego w 1945 z nieznanych zupełnie przyczyn działa umieszczonego na Cyplu, najdalej wysuniętego na kraniec półwyspu, obiektu obsługiwanego przez wąskotorówkę, moją ukochaną wojskową wąskotorówkę. W czym rzecz? Obecnie to zapada się do zatoki. Wcześniej stało, no jeśli dobrze pamiętam, 100 albo 300 metrów w głębi lądu, proszę państwa. No i tu już nawet nie ma pewnej rzeczy, drugiej rzeczy i kamieni kupy nie ma. Już nawet tego nie ma. Jak to powiedział klasyk, demontaż państwa już się zakończył. No to tutaj mamy to pięknie pokazane. W postaci władz Helu, które chyba, no jeśli się dobrze orientuje, nic się nie stara w Urzędzie Morskim Gdyni, który też ma totalnie wyjebane na to, co się dzieje z lądem. Tak symbolicznym lądem. Ale chuj, radiolatarnia działa. Na tym, którym podmyło grunt, to pozostało jedynie. Widać, nie widać. Ja nie utrzymam tak równo, cholera. A prom widać. Spierdzielać chyba. Do zimnych krajów. Dobra, idziemy na Zatokę Pucką, pokażę wam, co się stało z plażą. Fajną plażą, na której kiedyś się filmowałem co nieco. Te schody zaczynały się na plaży. Państwo, zapraszamy na plażę.
te schody zaczynały się w piasku, znaczy kończyły w piasku, teraz wiszą w powietrzu. Później wam przebiję inne ujęcie jeszcze. Zajebiście, niedługo zmyję Hel, ale chuj tam, to nie nasza kompetencja. Brawo, Urząd Miejski w Helu. To są te schody. Trzy ostatnie stopnie były pokryte piaskiem. Proszę. I od schodów było jeszcze w chuj plaży. Patrzcie, od razu woda. Idziesz sobie taką wydmą i znienacka, może.